Witajcie ponownie na kanale Auto Discover. Dzisiaj nie tyle będziemy licytować, co kupować na kup teraz samochód Audi A4 B9 z 2017 roku. Jakiś czas temu odezwał się do nas klient w poszukiwaniu A4 B9. Przeglądaliśmy kilka ofert. Tam ostatecznie pan Tomek nic nie wybrał. Aczkolwiek nas zainteresował jeden z egzemplarzy. Na tyle, że postanowiliśmy sami wziąć udział w licytacji. Auto na wschodnim wybrzeżu, w Pittsburghu, w Pensylwanii, więc dość szybki i tani transport do Polski. Auto sprzedawane przez ubezpieczalnię, nawet pisze na EI, że sprzedawcą jest Progressive Casualty Insurance. Auto sprzedane, jak widać, za $9500. Wczoraj, aczkolwiek ubezpieczalnia nie puściła i jak to się często zdarza, wróciło z nieco wyższą ceną za $11200 na kup teraz. Przeliczyliśmy dokładnie, ile to wyjdzie. Auto, jak widać na zdjęciach, jest też widok z 360, tu jest wewnątrz. Zacznijmy od zewnątrz. Ładny czarny kolor z przycienionymi szybami, super się prezentuje według nas. Uszkodzone przede wszystkim mechanicznie zawieszenie, gdzieś są jakieś X-y na błotniku, czyli błotnik będzie do wymiany, zderzak przedni podobnie. Przednie koło cofnięte, tylnie przerysowane i w zasadzie tyle. Tam jest na aukcji zdjęcie zawieszenia, co się rzadko zdarza tak naprawdę w Szkodach typu undercarriage. Tutaj na szczęście takie zdjęcie jest. Zobaczmy sobie w HD. Niewiele tam też widać, poza tym, że auto wypadło z drogi. No co, pewnie sanki do wymiany. Prawe koło z amortyzatorem wahaczami zapewne również będzie do wymiany. Trzeba się liczyć z zmianą wału maglownicy, skoro sanki są cofnięte, nie wiadomo jak dyfer w skrzyni, z tym na pewno się musimy liczyć. Zobaczymy oczywiście jak to przyjdzie. Całkiem fajna wersja wyposażenia, bo jest wirtualny kokpit, który jest jako opcja w wersji Premium Plus w Stanach. Za to trzeba ekstra dopłacić i z tego co widzieliśmy nie tak dużo ludzi się na to decyduje. W środku zobaczmy sobie jeszcze na widok 360 w środku. No co, strzelone obie kurtyny, czyli obie kurtyny razem z podsufitką do wymiany. Szyber dach, jak to często się zdarza w samochodach ze Stanów, jest czarna skórzana tapicerka, deska, poduszka kierownicy na szczęście nie wystrzelona, pasy pewnie w komplecie, również jak to w Audi często bywa, będą wystrzelone. Jak widzicie, rok produkcji jest pierwszy 2016, aczkolwiek już wtedy modelowo 2017 rok było produkowane. Więc tak jak to widzicie, z autami ze Stanów bywa. Na auto sprawdzaliśmy też w Carfaxie. Trzech właścicieli, aczkolwiek pierwszy właściciel to prawdopodobnie był salon samochodowy. Regularne wymiany olejów, 37 tysięcy mil ostatni przebieg, co jak na 3-4-letnie auto, no taki standardowy powiedzmy przebieg, 20 tysięcy kilometrów rocznie. Potem sprzedane kolejnemu, salon sprzedał kolejnemu właścicielowi, kolejny właściciel też pewnie w jakimś leasingu albo kredycie niecały rok jeździł. Po czym już go ktoś kupił, kto tym autem jeździł, gdy wydarzyła się szkoda. Szkoda, prawy przód, tył, podwozie, tak przynajmniej jest stwierdzone w Carfaxie.
Zobaczcie, ile czasu zajmuje przygotowanie samochodu do sprzedaży przez ubezpieczalnię i wyrobienie tych wszystkich papierów, salvage i tym podobne. Szkoda wystąpiła 6 września zeszłego roku, a auto 17 kwietnia dostało title issued to insurance company. Czyli ile? Wrzesień, październik, listopad, grudzień. 7 miesięcy prawie ono stało. Zanim te papiery są gotowe, czyli praktycznie rok, może rok nie, ale niewiele mniej niż rok minie, zanim to auto do nas dojedzie i wróci na drogi. Więc tu sobie posprawdzaliśmy. Auto, tak jak mówiliśmy, w Pittsburghu. To co? Klikamy. 11200 plus opłaty aukcji. Payment do 3 maja, czyli jutro trzeba zrobić przelew, żeby nie trafić na late fee. Żeby ten przelew na spokojnie na aukcji dotarł. I wygraliśmy. Buy now sold. Często tak jest. O, już się pojawiło. 11 917 dolarów do zapłaty. Więc w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się podobało, to łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Jeżeli macie jakieś pytania albo chcielibyście kupić auto ze Stanów, to kontaktujcie się na najlepiej na maila auta z USA @autodiscover.pl. Trzymajcie się.